zamawiamy. Thank you.
Maszoń!
umarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diamentów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus powiedział do ucznia, oto matka twoja i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Alleluja, alleluja, alleluja. Drodzy bracia i siostry, czerwone kartki w kalendarzu na ogół zwiastują nam, że nie jest to dzień zwykły, dzień powszedni, taki jak każdy. Że nie jest to dzień pracy, że nie jest to dzień powszednich obowiązków, że nie jest to dzień zwyczajny. I dzisiaj na taką kartkę w kalendarzu natrafiamy. Kartkę, która łączy święto państwowe i religijną uroczystość. Wśród wszystkich dni w ciągu całego roku kalendarzowego wiele jest poświęconych Matce Bożej. Czcimy ją w różnych jej przymiotach, w różnym nazewnictwie, ale wciąż chodzi o te jedne
Matkę Bożą, o tę samą, która stoi pod krzyżem, jak dzisiaj ukazuje nam to święty Jan Ewangelista. Dzisiaj czcimy Maryję jako Królowę Polski, jako tę, której my jesteśmy poddani. Każde z tych świąt, każde z uroczystości, każde ze wspomnień maryjnych przybliża nas do Pana Boga przez naszą maryjną pobożność, przez zaufanie tej, która do końca nie zwątpiła. Tej, która od początku, wypowiadając fiat, zgodziła się na wolę Bożą w swoim życiu. Dzisiaj sięgamy pamięcią do drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz ślubuje w katedrze lwowskiej przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej. Ślubuje i wypowiada takie słowa. Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram. Ciebie za patronkę moją, ciebie za królowę państw moich. I od tego momentu Matka Boża staje się królową państwa, można by rzec. Odtąd Maryja staje się królową narodu, narodu polskiego, a jednocześnie matką każdego z nas. Ta historia to żywa pamięć o naszych przodkach, którzy nie wstydzili się wiary. To historia o tych, którzy walczyli o naszą polskość, o naszą tradycję, o nasze wartości. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich rozwijał się i rozwija aż do dnia dzisiejszego. Bogu Rodzica, która niegdyś była uznawana za nasz hymn. Litania Loretańska, którą się modlimy. Modlitwy choćby pod Twoją obronę, czy Zdrowaś Maryjo, które każdego dnia wypowiadamy. Nabożeństwa majowe tak szczególnie obchodzone przez nas chrześcijan. Nabożeństwa różańcowe związane z październikiem, nabożeństwa lurdzkie, fatimskie czy apel jasnogórski i można by tak wymieniać wiele. To nasza polska pobożność, to nasza polska tradycja, ale to jednocześnie nasza powinność jako katolików. I to wszystko świadczy o prawdziwej i ufnej wierze Polaków. O tej wierze, która choć tyle razy zachwiewana, nigdy nie upadła. W 300. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza w roku 1956 polscy biskupi na Jasnej Górze wraz z ponad milionem wiernych zawierzyli ponownie cały nasz kraj opiece Matce Bożej, składając jasnogórskie śluby. Każda z tych dat, każda z form pobożności maryjnej pokazuje nam naszą chrześcijańską tożsamość, którą należy pielęgnować, a nie zatracać. Bo to wszystko to nasza duma i nasza chluba, bo Maryja jako nasza matka jest także naszą wspomożycielką i orędowniczką w naszych sprawach u Boga. W Dniu Święta Matki Bożej Królowej Polski wspominamy także ważne wydarzenie dla naszego kraju. Uchwalenie Konstytucji, które miało miejsce 3 maja 1791 roku. To święto jest symbolem, jak bardzo zrosły się ze sobą losy Kościoła i losy naszej Ojczyzny. Podpisana Konstytucja swoje rozwiązania prawno-ustrojowe proklamowała w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To także dla nas pewna i nauczka, ale jednocześnie pewna wartość, która wypływa z tego podsumowania. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Słabsze i lepsze momenty naszego narodu przenikały się na wskroś. Ale zawołanie Bóg, honor i Ojczyzna zawsze motywowało nas jako Polaków, jako chrześcijan do dobrego i godnego działania. I dzisiaj chciałoby się zawołać, gdzie jesteś, Polsko, tamtych czasów? Gdzie jesteś, Polsko, pełna wartości? Gdzie jesteś, Polsko, oddana wierze i Panu Bogu? Gdzie jesteś, Polsko, wierna aż po grób?
gdzie jesteś, Polsko, z prawdziwą tożsamością. Gdzie jesteś, Polsko, która niszczysz to, co złe, a kultywujesz to, co dobre. Gdzie jesteś, Polsko, o którą walczyli nasi przodkowie. Gdzie jesteś, Polsko, za którą tak często tęsknimy. Co się stało, że dziś tak często te wartości są zapominane i deptane? Gdzie dobro nazywamy przeżytkiem, gdzie wartości nazywamy czymś niemodnym, a zło nazywamy nowoczesnością i pójściem z duchem czasu? Czy o taką Polskę, czy o taką wolność walczyli nasi przodkowie? Gdzie jesteś, Polsko, tamtych czasów? Polsko wierna, Polsko kochana, oddana. Polsko, która należysz do Boga i Królowej Maryi. Drodzy, to zadanie ustrzeżenia naszej polskości, wartości i tradycji jest teraz naszą powinnością. Jest powinnością naszych czasów, bo to my te czasy tworzymy. Jest powinnością dla nas wszystkich tutaj zebranych i dla tych, których też dziś brakuje, ocalić od zapomnienia. To, co ważne, to, co dobre, to, co istotne, to, co polskie, to, co nasze, co prawdziwe. Gdzie jesteś, Polsko, tamtych czasów? Dzisiaj, kiedy stajemy otaczając Chrystusowy ołtarz, pragniemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, o miłość w tej ojczyźnie, o ducha patriotyzmu i o ducha pobożności, by nigdy nie zabrakło w naszym kraju umiłowania wiary i umiłowania tego, co dobre, tego, co stanowi prawo Boże i prawo państwowe, by nigdy nie zabrakło w nas oddania patriotycznego i oddania chrześcijańskiego Panu Bogu. A za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski pragniemy prosić Boga Trójjedynego o to, byśmy potrafili dochować wierności Bogu i Ojczyźnie i ustrzec wartości, które wynikają z naszej polskości i z naszego bycia chrześcijanami. Przez ich wstawiennictwo błagajmy dobrego Boga o potrzebne łaski. Przez przyczynę Maryi, Matki Kościoła, módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby podejmowali odpowiedzialność za wspólnotę wiary i żyli zgodnie z Ewangelią. Ciebie prosimy. Przez przyczynę Maryi, Królowej Pokoju, módlmy się o zgodę i pojednanie między zwaśnionymi narodami, aby świat cieszył się pokojem. Ciebie prosimy. Przez przyczynę Maryi, Królowej naszego narodu, módlmy się o wierność duchowym wartościom, aby Polacy w kraju i na emigracji byli świadkami Chrystusa. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę wziąłem i dzięki Tobie składając łam i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
tajemnicy zbawienia przez Chrystusa naszego. Odmówmy teraz śluby jasnogórskie narodu polskiego. Wielka Boga, człowieka Matko, Boga Rodzicu, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Królowo Polski. Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony wolne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli. Odnawiamy je dziś ślub przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową Polski uznajemy. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim, Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Dlatego powtarzamy, Królowo Polski przyrzekamy. Przyrzekamy dochowanie wierności Bogu Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Przyrzekamy szczerc w każdej duszy polskiej dar łaski, jakoś Ducha Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios. Krusie życia, Matko Chrystusowa i Domie Słody, przyrzekamy bronić nierozerwalność małżeństwa i czuwać nad ogniskiem domowym. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. O latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandaru. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. A jeśli wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź z wiernych mi najwierniejsza i mnie weź sobie do serca. 3 maja radością piosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Umaiły się też pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogóle drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny. Z konnym chórem z ludźmi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznico, pamiętny 3 maja. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy dławił cię kat, ale zawsze
Polski królowo, co z jasnej góry płyniesz nadzieją. Daj nam ojczyznę wielką i świętą, oddaraj od nas wojen zawieje. Niech nam w pokoju chleba nie braknie, niech łany złote szumią radośnie, niech nikt wolności więcej nie łaknie, niech oczy nasze cieszą się wiosną. Ojczyzny naszej wspomożycielko, królowo fabryk, kopalń i hut, okryj swym płaszczem ziemię nad Wisłą, wioski i miasta i wierny Ci lud. Wszyscy prosimy Ciebie, Maryjo, wspomagaj ojczyznę, rodziców, dzieci. Niech wszędzie pokój, radość i szczęście, smutek i ciemność blaskiem rozświeci. Po pierwszym rozbiorze Polski światła część społeczeństwa polskiego dążyła do przeprowadzenia reform, skupiając się w obozie zwanym patriotycznym. Przeciwnikiem reform była opozycja magnacka, która nadal zamierzała korzystać z protekcji Rosji. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych. Walka pomiędzy tymi stronnicami miała rozegrać się na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Jego obrady zyskały miano Sejmu Czteroletniego, gdyż zwieńczyły swoją działalność 3 maja 1791 roku. Maja w 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie. Po konstytucji Stanów Zjednoczonych ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie tworzona była w tajemnicy, ponieważ obawiano się sprzeciwu posłów szlacheckich, którzy z góry sprzeciwiali się wszystkim postępowym próbom reform. A jak Cię kto zapyta, kto Ty taki, skąd Ty rodem? Mów, żeś z tego ładnie żyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Żeś z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Okres wolności i nadziei trwał krótko. Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata, ale dzieło Sejmu Wielkiego pozostało na zawsze symbolem odrodzenia ostatniej próby mądrości Polaków. Symbol ten zawsze kojarzyć się będzie z Polską, Polakami tak jak jest. Ojczyzna bliskie słowo, nim serca wszystkie. Ojczyzna zwykłe słowo, czemu tak bliskie? Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest nowa, zdana od kołyski. Ojczyzna to my wszyscy, to nasze serca własne. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Ze swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym twa ziemia? No ojczyzna. Czym zdobyta? Ją i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Dęcz na dziecię. Coś jej winien? Daj życie. Serdeczny telegram promieniem wiosennej tęczy, gdy czarne chmury wiatr przegnał, ogłaszam telegram serdeczny. P jak piasek Mazowsza, O jak ojczysty dom, L jak listki na wiosnę, gdy pierwszy śpiewa ptak, S jak Szczecin piastowski, K jak karpacki grzbiet, A jak aromat wiosny, gdy Wisły słychać szept. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód, na środek świata. Ciągnący dym, wierzby jak maj.
pozostały i następne pokolenia. Moi drodzy, udamy się teraz na cmentarz, gdzie przed pomnikiem pamięci na starym cmentarzu złożymy wiązanki kwiatów. Odmówimy krótką modlitwę dla żołnierzy partyzantów, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Powstajmy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.
Serdecznie jesteśmy na drugiej części dzisiejszych uroczystości. Spotykamy się na starym cmentarzu w Kijach, w naszych kijskich Powązkach. Proszę Państwa, 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za chwilkę Kasztelańska Orkiestra odegra hymn państwowy oraz rotę, a w tym momencie poproszę komendanta gminnego OSP, pana Jerzego Woźniaka, do wydania stosownej komendy. Patrz, patrz! Na prawo, patrz! Drodzy Państwo, pozwólcie, że przedstawię program uroczystości. Tuż za chwilkę zaproszę tutaj do siebie wójta gminy Kije, pana Tomasza Sochę, w celu wygłoszenia okolicznościowego przemówienia. Potem poproszę księdza proboszcza Leszcza Kowalszyka o modlitwę w intencji ojczyzny. Następnie nastąpi złożenie wiązanego oraz zniczy przez delegację. I to za chwilkę, proszę Państwa. Serdecznie zapraszam wójta gminy Kije, pana Tomasza Sochę,
Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji. 3 maja szczególnie mocno uświadamiamy sobie olbrzymią wartość, jaką dla narodu ma własne, suwerenne państwo. Wracamy pamięcią do patriotycznych zrywów naszych przodków, którzy pod koniec XVIII wieku podjęli dzieło naprawy Rzeczpospolitej. Pozostawili nam potomnym testament ideowy w postaci Konstytucji z 1791 roku, a zarazem zawarty w działaniach podjętych dla wzmocnienia struktur państwa, jego siły militarnej, gospodarczej i społecznej. Obchodzona dzisiaj rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja nie jest dziełem przypadku. Jest owocem ciężkiej pracy stronnictwa politycznego, które dążyło do odnowy ustroju politycznego i społecznego Rzeczpospolitej, tak aby wzmocnić państwo i umożliwić jego przetrwanie wbrew zakusom mocarstw ościennych. Godziło to wówczas w wiele interesów społecznych, dlatego konstytucja została obalona. Zdrajcy dla własnej wygody, dla własnego interesu sprzymierzyli się z obcymi imperiami przeciw własnemu państwu, przeciw własnemu społeczeństwu. Należy pamiętać, że tamta ustawa rządowa powstawała wśród zażartych sporów. Przeciwnicy konstytucji negowali nie tylko jej zasady, lecz również samą legalność. Zdrajcy powtarzali kłamstwo o jej nieważności. Historia w sposób jednoznaczny oceniła dzieło 3 maja. Oceniła je jako testament pierwszej Rzeczpospolitej, mówiący o zjednoczeniu całego narodu dla budowania dobra wspólnego i braniu odpowiedzialności za własne państwo. My, żyjący współcześnie, powinniśmy znać historię, wyciągać z niej wnioski i nie powtarzać błędów naszych poprzedników. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie trwającej na Ukrainie wojny, gdzie ewidentnie imperialne zakusy jednego człowieka doprowadziły i każdego dnia doprowadzają do śmierci setek, a nawet tysięcy niewinnych osób. Mam tutaj również na myśli nasz kraj i naszą gminę. Tak jak historia oceniła dzieło Konstytucji, tak również oceni nasze działania. Oceni to, czy my, żyjący współcześnie, biorący odpowiedzialność za gminę, dążymy do jej wzrostu, czy za naszymi działaniami kryje się coś innego. Historia ma to do siebie, że dopiero po kilku czy kilkunastu latach pokazuje prawdziwe działania. Szanowni Państwo, jesteśmy narodem mądrym i dojrzałym. Jesteśmy słusznie dumni ze swoich osiągnięć. Jesteśmy słusznie dumni z rozwoju naszej gminy. Mam świadomość, że jeszcze wiele zadań przed nami, ale jestem optymistą. Wierzę, że wspólną, sumienną, rzetelną i uczciwą pracą przyczynimy się do wzrostu nie tylko naszej gminy, ale i całej ojczyzny. Moi drodzy, naprawdę jestem bardzo zbudowany waszą dzisiejszą obecnością. Pozwólcie, że tak szybko podziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Druhom strażakom, pocztom sztandarowym. Dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich. Dziękuję pracownikom oświaty. Dziękuję harcerzom, rodzicom. Dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich. Dziękuję klubowi seniora tutaj obecnemu. Dziękuję radnym sołtysom, dziękuję orkiestrze, księdzu proboszczowi za mszę w intencji naszej ojczyzny. Moi drodzy, naprawdę jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Twemu imieniu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa, Pana naszego.
Pomódlmy się jeszcze za dusze poległych żołnierzy, naszych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie wiary świętej. O Boże, niech ich męczeństwo, poniesione w obronie wiary i ojczyzny, uwolni ich duszę od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to, przez mękę i śmierć Zbawiciela naszego, przez Jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczyny Jego niepokalanej Matki oraz świętych patronów i patronek narodu naszego. Amen. Bóg zapłać za modlitwę. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi. Drodzy Państwo, teraz nastąpi złożenie wiązanego razniczy przez poszczególne delegacje. Delegacja samorządu gminy Kije, reprezentowana przez wójta gminy Kije, pana Tomasza Sochę, panią Ewelinę Lasak, przewodniczącą Rady. Zapraszam delegację Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który reprezentuje pan Marek Długosz, pani Paulina Henek-Krzakowska oraz pani Dorota Serhej. Zapraszam delegację Gminnego Klubu Seniora, który reprezentuje pan Kazimierz Deraga, pan Jan Kozioł oraz pan Czesław Komoder. Zespołu Placowego Światowych w Kijach. Szkołę Podstawową w Kijach reprezentuje dyrektor pan Mariusz Kudasiewicz, pani Małgorzata Gawiar oraz pani Jolanta Cios. Zapraszam delegację Szkoły Podstawowej w Kijach Harcerzy, których reprezentuje pani Wiesława Zając, pani Agata Kutasiewicz oraz uczeń Kacper Pak. Zapraszam delegację Przedszkola w Kijach, które reprezentuje pani Ewa Kobos, pani Agata Matyjas oraz pani Monika Pawlikowska. Zapraszam delegację Szkoły Filialnej we Włoszczowicach, reprezentowaną przez panią Martę Kukle, pana Ireneusza Janasa oraz pana Grzegorza Woźniczko. Zapraszam delegację Szkoły Filialnej w Gardatowicach, którą reprezentuje pani Regina Boksa oraz pani Małgorzata Maciąg. Zapraszam delegację Gromady Zuchowej przy Szkole Podstawowej w Gardatowicach razem z opiekunem druhną panią Dorotą Pytel. Drodzy Państwo, teraz będą delegacje pań z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Kije i w pierwszej kolejności zakładam przedstawicielki KGW Kije, Kokot oraz Kliszów.
Delegacja KGW Czechów, Gartatowice, Górki. Delegacja Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice oraz KGW Wola Żydowska i Żydówek. Zapraszamy Państwa uczestników dzisiejszych uroczystości do Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania na krótki poczęstunek. Thank you.
Thank you.
Mówię, że ostatniej pozycji tam, ale jest, nie wytarzy ich. Ale dostajemy. Wygląda z tyłu. O właśnie, Stasiu. Stasiu, jesteś pierwszy z tyłu. Wybiegam. Jeszcze pan Stanisław. Ja to chyba kucznę sobie. Bo się ładnie wróżą patrzy. Pójdę, żeby najlepiej. No.